Trzecia runda Mistrzostw Europy Kobiet przyniosła polskim kibicom niemal same dobre wiadomości. Dodatkowo byliśmy świadkami tego, co jest esencją kobiecych szachów, czyli wielkiej walki i nieprzewidywanych zwrotów wydarzeń. Zobaczmy na wyniki. Swoją trzecią partię z rzędu wygrała Jola Zawacka, która po dużych przygodach wygrała z Teodorą Iniacz z Serbii. Tę partię przeanalizujemy. Niestety porażkę poniosła pierwszą w turnieju Alicja Śliwicka, która nie sprostała doświadczonej Anastazji Bodnaruk. Ale pozostałe trzy zawodniczki, czyli Monika Soćko, Oliwia Kiełbasa i Klaudia Kulon, swoje partie wygrały. Monika wygrała po raz drugi z rzędu. Mamy nadzieję, że się rozpędza. Jej partię też sobie zobaczymy. Natomiast dla Oliwii i Klaudii były to wygrane po porażkach. Mam nadzieję, że wracają teraz na dobre tory, że troszeczkę się rozpędzą, że będzie im się lepiej grało. Partia, od której zaczniemy. To partia Joli Zawadzkiej. Jola zagrała e4, co oczywiście nie dziwi, bo niemal wyłącznie wybiera to posunięcie. Przeciwniczka odpowiedziała e5 i na szachownicy powstał wariant czterech skoczków. Kiedy Jola zagrała d4 i na szachownicy powstała ta pozycja, można było mieć wrażenie, że to taki dość spokojny wybór z perspektywą remisu, bo wariant po ed5, ed5, cd5, roszada, Roszada H3 ma taką reputację wariantu remisowego, może bardzo spokojnego. Tutaj tak naprawdę bardzo często niewiele się dzieje, choć z drugiej strony ta pozycja wcale taka sucha nie jest, też tutaj można próbować, natomiast no, te, te, taka reputacja temu wariantowi towarzyszy. Natomiast Jola zagrała tutaj rzadsze posunięcie, Goniec d2, które było bardzo ciekawym wyborem. Na pewno troszkę było niespodziewane to dla zawodniczki z Serbii. Teodora odpowiedziała posunięciem Roszada. Co jest jednym z najlepszych posunięć Roszada, i tu zagrała już po, na namyśle kilkuminutowym, co oznacza, że chyba nie wiedziała do końca, co grać, zagrała wieża B8. Jedną z podstawowych idei, które białe mają w tym wariancie, jest oddanie piona, bo czarne mogą teraz pobić goniec C3, goniec C3, skoczek E4, goniec E4, D4. Mogą też oczywiście zrobić to inaczej, bo mogą pobić tutaj pionkiem, ale wtedy zostawiają parę gońców. Natomiast skoczek E4. Goniec E4, D4 tej pary gońców nie zostawia, ale nadal ta pozycja jest bardzo ciekawa dla białych. Białe liczą na to, że co prawda mają pionka mniej, ale ich goniec będzie mógł pomóc w rozwinięciu ataku. Można zagrać na przykład Hetman H5, szykując włączenie wieży, ewentualnie jakiś nacisk po linii G i po na przykład Hetman D5 proponując wymianę Hetmanów. Odejść, Hetman H4 z ideą dama G3, potem atakując i na G7. Ewentualnie na C7. Ta pozycja jest prawdopodobnie w okolicach równości, natomiast różnopolowe gońce w takich sytuacjach wcale nie oznaczają, że partia musi zakończyć się remisem. Raczej możemy tu mówić o bardzo ciekawej grze. Wieża B8 wybrała jednak iniacz, która właściwie bardzo ciekawie tę partię rozgrywała z polotem, można powiedzieć, bo po wieża E1, które zagrała polska zawodniczka, zaskoczona Serbka zagrała po kilkunastominutowym, na myślę, ruch skoczek G4, który na pierwszy rzut oka wydaje się być trochę dziwny, ale... Miał uzasadnienie taktyczne, które zaraz zobaczymy. Skoczek G4 oczywiście grozi ruchem Hetman H4, bo po Hetman H4 będzie wisiał pionek i na H2, i na F2, więc tutaj trzeba przeciwdziałać tej groźbie. Jola zagrała H3, skoczek E5, proponując teraz wymianę na D3, która dla czarnych byłaby oczywiście korzystna, więc Jola uciekła gońcem, dostała ruch D4 i zagrała skoczek a4. To wszystko było bardzo konkretne, bo samo posunięcie d5, d4 jest strategicznie bardzo podejrzane. Czarne puszczają pole c4, czarne sprawiają, że tutaj może, mogą mieć problemy strukturalne. Pion d4 może być słaby. Pionki, które stoją w ten sposób, nie są silnymi pionkami, ale... To co zrobiła Serbka miało uzasadnienie taktyczne. Mianowicie zobaczyła ona, że może w tym układzie pobić goniec H3. Co na pewno dla Joli było niespodzianką. Myślę, że Jola tego nie widziała. O co chodzi? Chodzi o to, że nie możemy zbić gońca, bo dostajemy goniec bije D2 i na hetman D2 prosty szach tracimy hetmana na widełki. Więc nie możemy pobić tego gońca. Jola oczywiście go nie pobiła. Jola pobiła na B4, wieża B4. No i teraz okazuje się, że jeżeli zbijemy tego gońca, co niestety Jola zresztą zrobiła, tracimy skoczka na A4, no i jesteśmy w sytuacji z pionkiem mniej w podejrzanej pozycji. Tutaj myślę, że o decyzji Joli zadecydowała panika, kiedy podstawiamy, a sądzę, że Jola podstawiła pionka na H3. Kiedy podstawiamy piona, wtedy wkrada się taka nerwowość, niepewność. Natomiast tutaj trzeba było zachować spokój, bo bicie, jak wiadomo, w szachach nie jest obowiązkowe i można było zamiast bicia, które jest yy, kompromitacją pozycyjną bia pozycji białych, o czym zaraz sobie powiemy, można było zagrać taki ruch jak Hetman H5, który nie jest specjalnie trudny, dlatego bo atakujemy dwie figury naraz i naszym celem jest to, żeby powierza A4. No, powierza A4 mamy oczywiście wybór, możemy nawet Hetman E5 zbić, ale celem naszym jest to, że jeżeli na przykład skoczek zostanie obroniony, czyli Hetman F6. To wtedy nie bijemy na H3 pionkiem, tylko bijemy Hetmanem, nie psując sobie struktury pionowej. I tu właściwie można byłoby powiedzieć, że białe dobrze sobie radzą, bo powierza A4 gramy A3. I ta wieża na A4 no, zaczyna wyglądać bardzo podejrzanie. Gdyby Jola tak zagrała, moglibyśmy powiedzieć, że przechytrzyła rywalkę, ale, ale tego niestety nie zrobiła. Tutaj pozycja byłaby no, według komputera równa, ale jeżeli ktoś mi powie, że chciałby grać tę pozycję czarnymi z taką wieżą, to ja prawdę mówiąc uznałbym go za szaleńca, bo wydaje się, że ta pozycja musi być bardzo, bardzo podejrzana. Jola zagrała niestety powierzchni B4, G H3. No i był to gigantyczny błąd. On, takie posunięcia wyglądają źle i najczęściej są bardzo złe. Przeciwniczka zagrała Hetman G5, co było dobrą decyzją. Wymusiła niejako król H1, wieża A4 no i nastąpiło C3. I teraz był w Partii zdecydowanie kluczowy moment, moment, który e, trudno tak naprawdę zrozumieć w pewnym sensie. E, on się troszkę wymyka e, w ocenie. E, Serka myślała tutaj 33 minuty, czyli bardzo, bardzo długo. No i jej decyzja była mm, zagadkowa. Można tak powiedzieć, bo to co zrobiła nie miało żadnego sensu. Nie wiadomo, czy długi namysł sprawił, że troszkę jej się wszystko pomyliło, czy coś innego, natomiast efekt był zaskakujący i bardzo korzystny dla, dla nas. Jeżeli serbka nie widziała wygrywającej kontynuacji, a taka kontynuacja była choć jak zaraz zobaczymy, niebanalna, to mogła zwyczajnie odejść wieżą, którą Jola zaatakowała ruchem C2, C3. Można było odejść wieżą na A5 i po CD4 zagrać wieża d8 wiążąc tego pionka hetman b3 żeby teraz ewentualnie tutaj no wieża d4 prawdopodobnie byłoby problematyczne z tymi różnymi ideami po ósemce nawet f4 mogłoby tutaj nastąpić i nie możemy bić bo hetman bije... hetman b8 szach z matem po ósemce więc tutaj trzeba byłoby tym skoczkiem odejść, ale zobaczmy, że na przykład taka pozycja, w której stajemy tutaj skoczkiem e jest bardzo, bardzo nieprzyjemna dla białych. Tu jest e wyraźnie lepszy skoczek na F4 niż goniec na F1. Król białych też może być w tarapatach, ta pozycja byłaby dla czarnych po prostu przyjemniejsza, dużo łatwiejsza w grze. Nawet jeżeli białe byłyby w stanie się przeciwstawiać naporowi na czarnych, to byłoby to trudne, łatwo byłoby tutaj o Więc można było tak zagrać, natomiast czarne mogły w tej pozycji wygrywać, choć wygrana była naprawdę niebanalna. Wygrywało hetman f4, oddajemy wieżę. Gramy skoczek F3, Król G2, i teraz naprawdę iście komputerowa idea, którą trudno zobaczyć, i nie jest dziwne, że Serbka tego nie zobaczyła, mianowicie G5. Kosmiczny ruch, muszę Wam powiedzieć. Chodzi o to, że chcemy przestawić pionka na G4, aby obronić, aby obronić po prostu skoczka i potem móc zagrać Hetman H2. Dodatkowo na ruch gonie C2 gramy Hetman H2. Królew 3, Hetman H3, Mat. No to jest poezja, e, takie, takie zakończenie partii, ale to są właśnie takie ruchy, które komputer widzi, a człowiek bardzo, bardzo często przeacza. Nie jest to oczywiście łatwe zobaczyć takie posunięcie, natomiast nawet jego efekt, gdy patrzymy to z komputerem, mówimy, no nie wygrała ta serbka minus 4, fartnęło się za was. nie do końca się fartnęło, bo skala trudności była tutaj naprawdę ogromna. Zobaczmy, nawet Hetman D1 atakujemy skoczka. G4 według komputera najlepsze, wtedy nie możemy pobić tego piona, dlatego bo to kończy się matem. Po G4 na przykład białe wychodzą gońcem na D3, po to, żeby zwolnić pole F1, GH3 królew 1 nie możemy znowu bić pionka, bo kolejny ładny mat tutaj się materializuje. Przyznacie, że elegancki. Trzeba odejść królew 1. I to jest właśnie pozycja, która mnie dzisiaj zafascynowała, bo jak wrzuciłem ją na komputer, komputer mówi, że czarne mają kompletnie wygraną, ale nie pokazuje jakichś łatwych dróg. Yy, ocena jest wyjątkowo wysoka, yy, ale komputer wskazuje ruch typu Król H8. Gramy na dominację. Yy, przyznam, że naprawdę mnie to yy, zaskoczyło. Yy, jak się bardziej wgłębimy, to zrozumiemy, że. Czarne mają ogromnie silnego pionka, który może w którymś momencie ruszyć do przodu. Być może chcą na razie włączyć wieżę do ataku. W każdej chwili mogą skoczkiem pobić wieżę, i mając już tylko figurę mniej, mogą robić użytek ze swojego pionka. Dodatkowo ten król tutaj cały czas jest w tarapatach i mimo tego, że czarne mają wieżę, mniej wygrywają. No ale to nie było takie proste, jak sami widzicie, zrozumienie tego, że możemy grać tak. Na inicjatywę bez konkretów, z wieżą mniej, no, nie jest rzeczą najprostszą pod Słońcem i można zrozumieć, że nie znalazła tego pomimo długiego namysłu. Serbka tym niemniej to, co zrobiła, wymyka się spod jakiegoś ogólnego zrozumienia, bo po prostu zagrała wieża D8. I ja się no, nie zdziwiłbym, gdyby ona przestawiła zwyczajnie posunięcia, jakby myślała, że na szachownicy już zagrała wieża A5CD4. To się czasami zdarza, że robimy drugi róg z wariantu, o którym bardzo długo myśleliśmy. Może tak było w, w przypadku y, Teodory, bo mm, naprawdę zaskakujące jest wieża D8. Jola po prostu zbiła wieżę, i tu praktycznie nie ma żadnej idei. No, gdyby jeszcze. Gdyby jeszcze zagrała w tym momencie Iniacz Skoczek F3, ja myślałem, że to była jej idea na koniec G2, żeby obronić się od mata. Hetman F4 z groźbą mata. bijemy Skoczka, żeby mata nie było. Szach, Król G1 i wieża D6. I to, gdyby zagrała serbka, mógłbym zrozumieć. Teraz wieża G6 grozi. Potem po odejściu króla gramy D3 i zabieramy pole E2 po to, żeby tym hetmanem ostatecznie spróbować dać mata czy na h3 czy na f1 w tamtym wariancie czyli na przykład gdyby zagrać tutaj jakieś nierozsądne posunięcie nawet król f1 to po d3 można na przykład takiego mata dostać bo tutaj atakujemy a pole e2 jest zajęte przez pionka więc tutaj byłyby gdyby tak chciała zagrać serbka to bym to zrozumiał bo tu białe mają tylko jeden ruch który broni się od, od problemów ale zarazem wygrywający, mianowicie hetman b3 gdzie jednocześnie grozimy matem i jednocześnie chcemy zbić i hetmanem po trójce włączyć się do obrony teraz powierza g6 po prostu, królew 1 można jeszcze dać szacha ale król sobie ucieka i prędzej czy później białe wygrywają, więc e, gdyby tak zagrała Serka, to mógłbym zrozumieć logikę tego posunięcia, e, który zagrała. Natomiast gdy zagrała Hetman D6, e, wieża D6, ne, to już e, partia była kompletnie przegrana. Jola zagrała Hetman B3, e, nie grożąc jeszcze matem, bo póki co ten szach nie daje mata, dlatego, bo wieża zawsze może się cofnąć, z uwagi na to, że Hetman broni pola D8. Natomiast Teraz nie można na przykład zagrać właśnie wieża G6, bo już wtedy mat grozi. Dlatego Serbka zagrała skoczek na F3, grożąc matem na G1, ale teraz po prostu gramy gonie z G2 i już przesunięcie Hetmana nie jest możliwe właśnie z uwagi na mata po ósmej linii. No i tutaj już tak naprawdę można się było śmiało poddać, jeszcze kilka skoków zrobiła zawodniczka z Serbii, ale, ale tego się nie dało uratować. Jola zbiła spokojnie Pionka. A F4 tylko przypieczętowało przewagę białych, bo nie ma jak w dobry sposób obronić wieży. Po ruchu Hetman F6 następuje E5, a jak zagrała Iniacz, ruch Hetman G3, straciła drugą wieżę. No i z przewagą dwóch wież trudno jest dyskutować. Także tak wygrała tę partię Jola. Sami przyznacie, że była to. Dość zaskakująca partia, w której wydarzenia się troszeczkę skomplikowały, ale nawet jeżeli Jola przez moment była na krawędzi porażki, to sami widzieliście, że było to mocno niebanalne. Drugą partią, którą chciałbym zobaczyć, jest partia Moniki Soczko. Monika dzisiaj grała tak naprawdę dwie partie: jedną partię genialnie, a drugą partię słabo. Potem jeszcze zagrała trzecią, bo w końcu wygrała partię. Czyli w pewnym sensie zagrała dzisiaj trzy partie. Dwie z nich były dobre, jedna słaba. No i koniec końców wyszło na, na to, że Polka wygrała. Zagrała dzisiaj Monika w obronę francuską, którą gra całe życie. Natomiast dzisiaj wybrała wariant Berna. Czyli gonie e 7 z zaproszeniem do bicia, i tutaj odbijamy pionkiem. To jest dość ciekawy wariant. Ja kiedyś myślałem, że on jest zupełnie słaby czarnymi, ale kiedy Jacek Tomczak zagrał tak ze mną na Mistrzostwach Polski. W 2015 roku mm, i pokonał mnie czarnymi, po partii, która zresztą później została uznana za najpiękniejszą partię Mistrzostw. Zrozumiałem, że ten wariant jest kąśliwy. O co chodzi? To czarne dobrowolnie psują sobie strukturę pionową bo taka struktura oczywiście jest gorsza niż struktura z pionkiem na g7, ale w zamian za to uzyskują parę gońców. Czyli jeżeli gdzieś długofalowo czarnym uda się to wykorzystać, no to na przykład w końcówce mogą mieć nawet jakieś plusy. Monika była tutaj dobrze przygotowana i szybko przechwyciła inicjatywę. Nastąpiło skoczek f3, f5, skoczek c3, a6. Abdulla też znała pewne idee, bo faktycznie G3 jest jednym z głównych ruchów w tej pozycji, natomiast teoria szybko jej się skończyła, bo po B5, z G2, z B7, Roszada, C5, tu nie zdecydowała się na kluczowe posunięcie w pozycji, którym jest D5. Fajny ruch, zwróćcie na takie ruchy uwagę. Staramy się rozbić tę pozycję pionków i teraz na przykład ruch ED5, jest już zupełnie przegrywający. Wieża E1 na przykład możemy zagrać, budując tutaj napięcie na linii E i na roszadę, można zagrać nawet skoczek E5 i pozycja jest kompletnie przegrana, tu już nie ma co zbierać zobaczcie, pionek na D5 jest zaatakowany, nie można go przesunąć do przodu, bo spada goniec z B7 i wszystko w pozycji czarnych krok po kroku pada, nie możemy tak otworzyć pozycji w sytuacji kiedy mamy jeszcze nierozwinięte figury kiedy aktywność figur przeciwnika jest dużo większa niż nasza i dlatego kluczem do obrony tej Pozycji czarnymi jest zagranie ruchu B4 po, po to, aby na D5 pobić gońcem w przypadku odejścia skoczka. Natomiast wariant jest wtedy bardzo ostry. D6, BC3. F7, tutaj króle F8, bo nie możemy zagrać f 7 z uwagi na to, że po szachu potem tracimy gońca na, na, na B7, więc trzeba odejść królem na F8 i ta pozycja jest dość dobrze już przeanalizowana. Ona kończy się jakimiś tam ostrymi komplikacjami. Myślę, że monika była do tego. Na to przygotowana, a Azerka tej idei nie znała, bo jak zagrała DC5, to właśnie tutaj yy, dokładnie czarne osiągnęły to, na co liczyły troszkę sympatyczniejszą końcówkę, w której para gońców jest atutem, a kiedy Azerka, jak zaraz zobaczymy zainwestowała czas, żeby z, z, zmienić tę sytuację, żeby wymienić gońce, no to tak czy owak stanęła w dość nieprzyjemnej końcówce. Hetman d1, wieża d1, goniec c5, skoczek e5. I tu nastąpił kolejny bardzo, bardzo ciekawy i pouczający moment, mianowicie Monika nie zagrała takiego ruchu, jak wielu zawodników zagrałoby po sekundzie namysłu, czyli goniec b7. Król B7, i tutaj byśmy myśleli, co dalej zrobić. Tylko zagrała genialne posunięcie wieża A7, broniąc gońca i od razu przygotowując wieżę do wejścia do gry. Znakomity ruch, który tak naprawdę zaoszczędza czarnym około 2-3 temp nawet i daje im przewagę. Azerka odpowiedziała: Goniec B7, wieża B7, już widzimy, że ta wieża. Dzięki temu manewrowi weszła do gry bez wprowadzenia skoczka, i tu Monika kontynuowała naprawdę znakomitą grę. Same dobre słowa można pod adresem Polki adresować, bo po skoczek E2 zagrała kolejny bardzo, bardzo fajny ruch. Król E7 Król nie robi roszady. Mamy już końcówkę. Król musi walczyć z figurami przeciwnika, wchodzić do gry, i po wieża D2 Król E6 kolejny kapitalny ruch. Król wykorzystuje to, że. Skoczka nie można obronić pionkiem, pionek jest związany. I teraz jak skoczek odchodzi, no to król jakby zrealizował już swoją misję wypędził skoczka z fajnej placówki to nie był jeszcze koniec agresywnej konkretnej gry Moniki. Monika jeszcze wieża D2, wieża D7 wykorzystując fakt, że wieża na D2 jest niebroniona. Jeżeli przeciwniczka zagrałaby wieża D1, no to nastąpiłoby wieża D8 cały czas bazując na tym, że skoczek nie może się ruszyć z uwagi na bicie. Także Wieża d7, kolejny fajny ruch wiążący, figury przeciwniczki, naciskający, budujący napięcie. Białe zagrały skoczek na f4, Monika zagrała skoczek c6. Cały czas, oczywiście, wieża jest niebroniona, więc spokojnie nie musimy się przejmować gońcem na c5. Szach, króle 7, wieża d1. I tu znowu kolejny ruch, nie trzeba tym gońcem odchodzić, można wprowadzić wieżę. I taktycz, w taktyczny sposób gońca obronić naprawdę fajnie. Monika rozgrywała tę partię. Wieża A1. Teraz już gońcem trzeba odejść, ale teraz czarne już stoją świetnie, już za, zaczynają grozić ruchy skoczek D4 z atakiem na pionka C2, którego można potem zbić. Więc jest to dość nieprzyjemna groźba. Przeciwniczka poszukała aktywnej kontry B, A4, B4, A5, ale Monika się nie przestraszyła, zbiła pionka, chociaż też ciekawe było odejście. Z próbą na przykład zagrania B3 i po B3 E5 z E4 gra na dominację, na aktywność figur tego pionka. A5 pewnie i tak byśmy wygrali, ale może nie dalibyśmy przeciwnikowi, przeciwniczce w tym wypadku aktywności. Natomiast plan Moniki od razu się sprawdził, bo tutaj z niezrozumiałych przyczyn białe nie zagrały B3, żeby zatrzymać posunięcie B3 ze strony czarnych. Po którym jeszcze trzeba byłoby się tu troszkę namęczyć. Być może trzeba byłoby nawet w którymś momencie oddać pionka a6, żeby gońca aktywizować, ale to jest jedna z głównych przewag posiadania przewagi materialnej, że można ją oddać w dobrym momencie. Także Monika na pewno znalazłaby dobry moment, żeby to zrobić. Po, wieża a4, po koniec a5 nastąpiła wieża a4. No i Monika wykorzystała tutaj szansę, zagrała posunięcie b3. I tak naprawdę partia powinna się skończyć po tym ruchu, ale niestety Niestety historia jakby zaczęła pisać się na nowo. B3 skoczek C5 BC2 to wszystko Monika przeliczyła. Bicie bicie. No teraz groźby są oczywiście już ogromne. Groź wieża D1 yy, w połączeniu z jest na przykład D2. Yy, to jest bardzo duża groźba. Nie można zagrać wieża C1, bo oczywiście wieża D1 szach. Więc czarne zagrały wieża C4, żeby tego pionka atakować, i teraz Monika miała wybór. Niestety wybrała, wybrała niedobrze, bo wygrywała dość prosto po ruchu skoczek B4. Idea jest taka, że właściwie. Jedną z głównych koncepcji białych, czarnych jest zagranie wieża C7, żeby wymienić najaktywniejszego obrońcę przeciwnika, i potem przestawienie gońca na pole B2. To jest jedna z metod. Druga, też całkiem niegłupia, to wskoczenie wieżą na pole D1. Też może być to przydatne, choć wieża C7 jest dużo bardziej konkretna i jakby no nie ma tutaj wątpliwości, kiedy taki ruch zagramy. Wymieniamy tę wieżę i nic się nie da zrobić. Na przykład, właśnie, skoczek F4, wieża C7, bicie, bicie. I teraz no, nie zdążają białe z niczym. Goniec przechodzi na pole B2 bije i wygrywa, wygrywa czarnym partię. Niestety Monika zagrała skoczek D4, i krok po kroku zaczęła wypuszczać swoją przewagę. Król G2. Po tym posunięciu Monika zagrała gonię D2, tutaj już nie można zagrać niestety wieża, wieża C7, z uwagi na wieża bije D4. I no, ta przewaga jest zdecydowanie niesatysfakcjonująca. To jest chyba po prostu e, remis. Monika zagrała z d2 z ideą c1, no ale wygranie tylko tutaj e, z powrotem jakości, czyli wieży za gońca jest zdecydowanie e, małym sukcesem w porównaniu do, te, do opcji jakie mieliśmy. Skoczek f4 i tu właściwie Monika nie zagrała źle, natomiast Yy, pozycja pozwalała na to, żeby jeszcze trochę się pobawić z przeciwniczką, żeby nie spieszyć się. Być może nawet ruch A5 można było rozpatrywać yy, yy, i po prostu przygotować się do, do tego ruchu C1, bo tak jak Monika zagrała, czyli przeszła do końcówki. Ona jest nadal lepsza, mamy pionka więcej, ale wygranie tego wcale nie jest proste, więc na przykład posiadanie tego pionka gdzieś wyżej mogłoby być przydatne. Chociaż to już kwestia bardziej techniki, trzeba byłoby to dokładnie przeanalizować, czy na pewno to by było korzystne. Monika zagrała E5. Skoczek H5 i tu bardzo dziwny ruch nastąpił ze strony Polki, bo po ruchu wieża B7 z natychmiastowym atakiem na pionka B2 e, prawdopodobnie czarne stałyby dobrze, prawdopodobnie tutaj byłoby naprawdę dużo problemów do rozwiązania. E, z jakiejś dziwnej przyczyny Monika zagrała jednak profilaktyczne posunięcie F6, broniąc pionka E5 i przeciwniczka złapała aktywność. Teraz już i grozi wieża A8, żeby zbić tego pionka, a po zbiciu tego pionka atakować piona F6. I z drugiej strony wieża może też próbować wskakiwać, atakować pionka H7. Nagle czarne już nie mają przewagi. Nastąpiło król F7. I tu białe dość dobrze sobie radziły, mianowicie skutecznie upraszczały pozycje, wymieniały pionki, a jednocześnie złapały świetną aktywność. Spójrzcie jaka dobra jest ta wieża. Atakuje i pionka A5, i skoczka na E6, i ewentualnie pionka F6. Jeżeli skoczek by odszedł, multifunkcyjna wieża zapewnia tutaj białym równą pozycję. Wieża B5, wieża A7, tu być może nawet nie trzeba było tego robić, ale tak jak zagrała Azerka, źle nie było i udało się jej dojść do wieżówki, która jest kompletnie remisowa. Ale pomiędzy remisem. A przegraną różnica jest nieoczekiwanie wcale nieduża, choć mimo wszystko jestem zaskoczony tym, że białe nie zremisowały tej partii. Wieża A7, H5, bicie, bicie, król F3, król G5, wieża A8. I tutaj właśnie był bardzo ciekawy moment, pouczający moment, bo prawdopodobnie białe powinny tutaj praktycznie nie robić niczego, a na pewno nie to, co zrobiły w partii. Prawdopodobnie wystarczyło trzymać wieże na polu a6, żeby atakować oba pionki, żeby uniemożliwić królowi marsz, bo jeżeli król idzie do przodu, no to wtedy po prostu bijemy pionka, bijemy tego pionka i remisujemy partię dlatego, bo ten pionek jeszcze bardzo daleko jest od pola promocji my też swojego pionka możemy kiedyś uruchomić, zaraz tu przestawimy wieżę na pole A8 i to powinien być dość prosty remis więc nie ma możliwości przesunięcia króla kiedy przesuniemy pionka do przodu no to prawdopodobnie można po prostu stać Chociaż tutaj być może jeszcze jest kilka jakichś trudności, no ale nawet jak zagramy tak, dostaniemy szacha, odejdziemy królem na pole g2, no i nie widać co dalej ma, miałoby się tutaj dziać. Nie widać w jaki sposób można robić progres, dlatego bo pionek na a5 jest niebroniony. Jeżeli zagramy f3, no to król po prostu g3 zagra i nie widać w jaki sposób można byłoby tutaj te wszystkie rzeczy pobronić. Więc Gdyby białe, może nawet stały wieżą na A8, chociaż wtedy, wtedy właśnie król D4 już się zaczynają te różne historie. Tu już trzeba e, uważać. Natomiast z jakich niezrozumiałych przyczyn e, azerka dała szacha, król na D5, jeszcze jednego szacha dała, król na C5 i teraz nastąpił ruch, który nas ucieszył, ale jest kompletnie niezrozumiały, bo wieża na polu A7 była wieżą, która, czy na polu A6, najlepiej jak stała na polu A6, która była wieżą multifunkcyjną, która świetnie atakowała, dawała czarnym białym aktywną kontrę, natomiast po ruchu, który zagrała azerka wieża D2, okazuje się, że wieża z aktywnej wieży robi się wieżą. Co prawda, też multifunkcyjną, ale bardzo pasywną. I teraz Monika zagrała proste, techniczne posunięcie. Wieża obroniła Pionka, i z kolei teraz Wieża Czarnych robi się multifunkcyjna. A partia jest dość łatwo wygrana. Teraz już naprawdę nie trzeba wiele, żeby ją wygrać. Król G4, A4, kolejny dobry ruch, F3, i teraz Wieża D4. Wieża świetnie tutaj wszystko broni, jeszcze grozi wykurzeniem wieży przeciwniczki. I kiedy król włączył się do gry, wszystko już było przesądzone. Król doszedł do pola B3 i nie trzeba było bardzo wielu obliczeń, żeby zrozumieć, że pion czarnych dochodzi dużo, dużo wcześniej niż pion. Znaczy, no, czarne tak naprawdę wygrywają też piona białych. I tak się właśnie partia zakończyła. Także z dużymi przygodami wygrała Monika Soćko, no ale zwłaszcza za pierwszą część partii, w której w. Tak naprawdę, no, takiej skomplikowanej końcówce, która wynikła od razu z gry w środkowej, Monika zagrała kilka naprawdę wyśmienitych posunięć. Wieża A7, potem król E7, król F6, potem wieża D7, e, fajną przewagę zdobyła. Zabrakło kropki nad I, trzeba ją było stawiać na raty, no ale koniec końców w Polsce udało się e, wygrać drugą partię z rzędu i mam nadzieję, i mam nadzieję, że wy też. Na to liczycie nasza najlepsza zawodniczka na przestrzeni ostatnich 20 lat nabierze wiatrów w żagle i dołączy do czołówki. O tym będziemy informować w kolejnych materiałach. Śledźcie nasze social media, żeby wiedzieć kiedy się one ukażą. Do zobaczenia!